Aniela Jany, Rozmowy o Śląsku. Zapraszam na nowe odcinki Pamięć i Tożsamość Regionalna. Nasz region, Górny Śląsk, tak bardzo doświadczony przez burzliwe dzieje, jest niezwykle bogaty kulturowo, a jego mieszkańcy dumni ze swojej regionalnej tożsamości. Język i tradycje są głównymi elementami kultury śląskiej. Dzięki nim każda Ślązaczka i każdy Ślązak pamięta o swoich korzeniach i pochodzeniu. W naszych rozmowach nie będzie tradycyjnych wyszkupków, barburki, niedzielnego obiadu, trzaskania porcelany, tych tradycji, które są najbardziej u nas popularne. Skupimy się raczej na ludziach, którzy tworzą naszą rzeczywistość, którzy swoimi działaniami dążą do zachowania dziedzictwa. Wskażemy też wiele atrakcji czy miejsc godnych odwiedzenia w naszym rozwijającym się ciągle regionie. Mieszkanie na zabytkowym Nikiszowcu u Omy Agnes na Amy przyciąga wielu turystów i miłośników Śląska. Tam faktycznie można się przenieść w czasie. Sprawdziliśmy. W jednym z familoków znajduje się pensjonat u Omy Agnes na Amy, którego właścicielem jest rodowity Ślązak Peter Langer. Oprowadza po nim wycieczki, pokazując, jak kiedyś wyglądało tam życie. Z kamerą wybraliśmy się na Byzuch, czyli odwiedziny, do mieszkania urządzonego w stylu lat 30., 60. XX wieku, aby poczuć, jak kiedyś mieszkali Ślązacy na Nikiszu. Tak my gadali, co my teraz w tym geszefcie, u Umy Agnes na Anę. Uma Agnes, moja uma się mianowała Agnes, chociaż nie mieszka na Nikiszu, ale Bajszpil, tak mniej więcej nasze mieszkania na Śląsku wyglądały. Co najważniejsze, jak władziłeś do izby, do domu, to że się musiał przeszegnać, zawsze na Futrzynie było ten, Gryzgot, czy tam Szczęść Boże. I tak wyglądał. Właziłeś do kuchni. Kuchnie były raczej większe, były, bo teraz trzeba powiedzieć, że na Nikiszu jest to trochę potajlowane, no ale Bajszpil, włazisz do kuchni, była kuchnia, kisie, był stół, była ta garnitura, byfy, klasyczny byfy. Tu mam taki fajny szranczek, który Bajszpil zawdy tym personom godą, co to jest, raczej nie zgadują. Piową pokorza, było to tak, że otwierało się, myłżeś leża kanon ręce. To już jest trochę zmodernizowane, bo tak jak już godą mieszkanie jest na latach 30., 60. Potem ludzie, jak już woda była normalnie bieżąco, jak już woda była bieżąco, to może też i ktoś na taki grywny pomysł trefnął. Taki szranczek, żeleźniok, musiałeś dziennie hajcować. I o też jak do mnie przyłażą, to w taki kanie, wiadomo, że nie robią ognia, bo już nie mogę, ale w taki kanie zaparzą malc kawa, robią w takich ala starych szolkach. Klasycznie zowdy na byfiu musiała stać nudelkula, no bo wiadomo, jak chłop przyszedł, a trochę był wspany, to trzeba było go trochę, wiesz jak ten, nudelkula. Co było też fajne, że, znaczy fajne, tu zowdy się robiły nudle. Ta nudelkula, wiadomo, była tajk, kulała uma, sznajdowała, dawała jakiś tuch, wieszała nawet ten, trokowały się te nudle. Ja pamiętam dużo z takich cen, no bo jeżeli ten rocznik 70, moja uma była z WZO 08 i też moja uma pamiętam, moja muter Einund Reitzisch pamiętam. I taki klimat mniej więcej na tych naszych wołnugach było. Tu zaś, genau na tym Nikiszu był balkon, tu się właziło, było ten, teraz już jest to trochę inaczej zrobione. No to już nie będę wam opowiadał o tych oknach, wiadomo wszędzie czerwone. Tu był kiedyś balkon, bo te nasze mutry, czy ten jak robiły, to zowdy miały, mogły tam się filnąć, co z te bajtle latają po placu są.
Wołnogórcom były takie od 60 do 100 metrów tu, tak dostawali. Teraz to jest trochę inaczej, tak jak godą. Jeszcze co ciekawe, kiedyś w kuchniach były szislungi, że się szło po obiedzie ten. Ciekawostka jeszcze też, to też czasami turystom godą. Jak ten hop przyszedł do domu, nie? Krojcnął się, gryzgot. Jeszcze dobrze do domu nie wlózł, się zetnął, jego baba mu ściągła szczewiki, umyła mu nogi, więc jak i wiadomo, się potem umył, ale to była ta zoca do umycia jego, żeby mu nogi, że hop przyszedł z roboty. Nie, on się potem umył, wiadomo, ona mu dała obiad. To też była taka klasyczna scena, nie, chyba jest u Kuca też pokazana. Izba. Mniej więcej też jak godą taką klasyczną, radioki były. Były potem wiadomo ferzyjne aparaty, ale no, tu są pokazane radioki, co jest interesant. Tu każdy ten sprzęt działo, że taki jakby powiedzieć radiok, gro, nie? Gro, jest, tu mam pokazane dwa. Jest cija. Każdy hop na Śląsku jako hop to musiał, Ślązok to gadałem tak, musiał grać, umieć grać na cyi, pakać faja, grać w szkata i mieć swoje pulty. Bryw tregry, czempiony, nie? To też jest fajne, że ta szalplata i ona no, się musi rozgrzać, ale to normalnie gro, no na pewno to nie jest taki... Ostatnio komuś tu to puścił rzek, to jak słyszę te stare Heimat melodie, to rozpłakał się aż do zlachowania ze śmiechu, bo to normalnie jakby był umy, nie? Bo to wiadomo, roczniki moich eltrów, no to wiadomo, wychowanie ewidentnie na Heimat melodiach. Co też jest fajne, co ludziom godą, że jakbyś kiedyś przyszedł do takiego Wołnuga Śląskiego, a chciałbyś zahabić geld albo co, jak taki deep los, to no, nie musiał rozkopywać całych szranków, szukać. Właził, otwierał szrank i ten geld, kaś tu w jakiś tam był, tu w tych waszach, nie? No wiadomo, no wszędzie w takich tych były te górnicze uniformy. To jest tak, te meble są tak lata 60. Byfy, tak jak żech pokazywał, to są lata 30. No bo taki byfy to jest ten. Wszędzie była Zingerka, nie? Schaupfert. Najważniejsze, w każdym mieszkaniu musiał być łobroz z Jezusem. Tu jest pokazany mały Jezus. Tischler. Jakieś łobrozki z komunijne. Tak, godom Zingerka. Tu mam nawet taki Zeitung, co tu mam Zeitung, przyjaciółka z 40, z 50 albo 49. Tu też mam interesant, Zingerka klasyczną, dużo ludzi do dzisiaj zna, ale moja Zingerka ma ten plus, że ona ma jeszcze gwarancję, ma tu całą instrukcję, razem z instrukcją gwarancję. Nie wiem, czy jeszcze by mi to szafli, ale z owizonym. Tak samo Jobaj Szpilna, jak przyłaził rzek do Umy, to też było takie coś. Uma, może jaki maszket? Ja, synek, pójdź sam, nie? Szkloka ci dom. I te szkloki klasyczne zawdy były w takim pieruństwie. Takie właśnie, tym przyszła, mój, weź się, doła mi szkloka. Uma, mogę się jeszcze jednego, ja? Ale to już więcej nie, zaś jutro dostaniesz. No i tak to wyglądało z maszketami. Baj Szpil czasami unos. Jona Warszawski, jak mieszkał, to klasyk, to było tak. Bana miał rzech z jednej zajty, Cugi miał rzech z jednej zajty, nasz familok był ten. Jak moja ten przyszła na Zolety pierwszy raz, moja baba, to go do hopie, jak ty tu poradzisz mieszkać, go do. A mnie to usypiało, jak przyjeżdżała Bana, prawie mieli haltę sztela pod ten, jechała na tych glajzach, no i dryn, dryn, dryn. Na zawodzie, a ten bywy cały się topie klepotą i zaś przyjeżdża dryn, 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 dryn.
I co 15 minut mnie to nie szterowało, z drugiej zajęty zaś, cugi duźna. Człowiek już się przybadał do tego, ale jakbyś tak faktycznie było, no to wiesz, no nie jest to dzisiaj interesantne, ale taki klasyk był u nas. I tak wyglądało, nie więcej, wiadomo, to jest wałki były, jak, potem jak już przychodził modernizm, już wałków nie było, ale też mieli wołki, nie kierzy, dlatego nie skopiuję to takie ewidentnie jeden do jednego, ale Beispiel, poczujesz tu ten klimat, tym bardziej jak ja ci jeszcze robię ta malckawa, daję ci też Streusel kuchen, ją sprawią, godą ci trochę tej geschichty śląskiej, po śląsku ci to osprawiamy, to poczujesz ten trochę ten gefil, jak sam u nas na Śląsku w tamtych czasach były, patrzcie jakie fajne mam krojlojtung, nie no na trzino może taki krojlojtung, no ale krojlojtung jaki to jest, no i tak, tak to nie więcej u nas wyglądało. Haźle, jak my szli sam w łazili, to na Halbstokach były jakieś haźle. Beispiel, dzisiaj by ktoś powiedział, Jezina, nie mieli haźle w domach. To było sowieso na tamten zeit fest wysoki standard, bo tu jest 1908, budowane do 1918, do 18. I Beispiel, większość, już nie wiadomo o Polsce, ale większość mieli na placu jakieś roztomajite haźle, to już na Halbstokach haźle to były fest. Fest dobry, fest standard, nie musiałeś iść tam, jak była zima, tak jak Beispiel na Szopienicach, to my normalnie jeszcze do lot do 80-tych ty łazili na haźle, na plac i ten. Tu byli na Halbstokach, teraz tu już mamy haźle, bo mnie nie będę pokazywał, bo on już jest nowoczesny, nie pasujący do tej izby, ale to już teraz już wiadomo, na Halbstokach na Nikiszu nie ma, ale pierwej to były i one były tak rechtownie, jeden haźle był na jedna familia albo na dwie. I tak było ze haźlami.